Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym i ostatnim odcinku, jak na razie, Battlefielda 3 Multiplayer. Ostatni to odcinek jest, ponieważ no już wszyscy oglądają i grają w czwórkę, prawda? Chociaż też nie do końca tak wszyscy, ponieważ mamy tutaj kilku zawodników w tej trójce, ale powód jest chyba prosty. Większość już graczy i ogólnie youtuberów woli oglądać przygody z czwórki, kampanię lub multi. Chyba że macie inne zdanie na ten temat, napiszcie mi w komentarzach. To postaram się dostosować do waszych upodobań. Dobra, musimy go przycisnąć tego. Pięknie. A już nie zauważyłem go. Jak na razie mamy dobre statystyki. 8 zabójstw, 12 śmierci. Co jeszcze chciałem? A, no i oczywiście w momencie, w którym zakończyłbym Battlefielda nagrywać, wtedy oczywiście miejsce się zrobi na nową grę. A tą nową grą chciałbym, żeby to był w końcu Wiedźmin. Już od bardzo dawna miałem nagrywać serię Wiedźmin, jedynkę i dwójkę. I myślę, że teraz będzie najlepszy moment na to, aby w końcu rozpocząć. Pięknie. A, no nie gadaj. A, i w takim momencie 3% życia mu zostało. I nas zabił. Obecnie mamy chyba 7 poziom postaci. Siódmy poziom naszego tutaj żołnierza. Mam nadzieję, że poziom się zwiększy po tej misji. Pięknie, udało się. Jeszcze raz ożywiamy naszego ziomka. Pięknie. 455 punktów tutaj w tym. Jeszcze raz. Pięknie. Ale już nas tutaj rozwalili. Dobra, to był na pewno zastrzyk punktów doświadczenia. 2300 już mamy. Dobra. Wow, bomba. Aj, nie zdążyłem. A tutaj, co to było? Chyba jakiś gracz, nie wiem, miał jakiś błąd chyba internetu czy coś, nie wiem, nie jestem do końca pewien, ale grubo. No nie gadaj, że ani raz go nie trafiłem. No. Skąd to? O, nawet nie widziałem, ale się schował, dobry. 10 zabójstw, 17 śmierci. Dobra, ale jedziemy dalej. Oj, coś mam chyba dzisiaj problemy z prockiem. Dobra, jest jazda. I jedziemy dalej. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów tutaj z płynnością gry. Co on puścił mu? Jest, dobra. Zabiliśmy go. Tutaj kurde kampił jebaniutki. I żerował na naszych. O, teraz mnie zabiją. 29% życia. Ach. Niestety. Dobra, 2700 niecałe punkty doświadczenia. Kolejny tutaj zwiast malutki. Ale pięknie udało mi się wyjść z tego cało. Tej całej akcji. Dobrze. Podleczymy się trochę.
I jedziemy dalej. Weźcie mi, pomóżcie, czy to jest wina Fratza, że tak się dzieje, czy czego? O, dwóch naraz rozwalił, nie wierzę w to. Jeszcze żyje. Patrz, skubaniutki. Ach, 12% mu zostało, no. Ale zaraz go znajdę. Nie zdąży się wyleczyć, a nie z tej strony. Zacząłem, co chciałem. Pięknie. W plecy, bo w plecy, ale mnie też w plecy zabijano. Więc nie czuję się w ogóle jakoś źle z tym. Pięknie. Ale nie zdążyłem nawet przycelować, a ten już mnie zabił. 7-1 z tym zawodnikiem mamy. 3000 już, 13 zabójstw, 23 śmierci. Wow. Dobrze, mamy asystę. Aj, za późno. Zdążymy? Hej, po raz kolejny. Dawaj, jeszcze raz. Masz szansę. Wow. Tu w ogóle nie widziałem, co się działo. Dobra, jedziemy dalej. Ogólnie do ilu gramy? Jest 258 do 228. Więc gramy do 300 pewnie. Dobra, ratujemy ziomeczków. O! No nie, tutaj się zajmowałem nie tym, co trzeba. I skończyło się to niestety śmiercią. 13-24, tak jak na razie przedstawiałem się statystyki. Dobra, gdzie jest ten snajper? On na pewno gdzieś tutaj dalej jest. Ale dobra, lecimy. O, teraz chyba problemy z połączeniem. W ogóle dzisiaj jakiś chyba pechowy dzień, kurde, co do nagrywania. Pięknie, jest asysta. Aj, no i znowu nie zdążyłem, ten no name Maruder. Naprawdę dobry jest. No ale ja żadnym tutaj pro nie jestem, jestem po prostu niedzielnym graczem, który lubi sobie postrzelać. Czasami lepiej wychodzi, czasami gorzej. Aś. Za dużo rzeczy naraz chciałem zrobić, no i wyszło tak jak wyszło. Dobra, już zaraz chyba przegramy niestety. A nie, my wygrywamy. No to dobrze. Kurde. Johnny Ravage. To jest gracz, który nas zabił teraz. Dobra, jeszcze tak, żebyśmy do 15 chociaż tutaj zabójstw mieli na sam koniec. O! Dużo razy tak się zdarzało, że chciałem uratować kompana, a sam za to przypłaciłem życiem. Pięknie. Dobra, to ja chyba zrobiłem ostatnie zabójstwo w tym meczu. No i dobra, podsumujmy tutaj Battlefielda 3. 3700 punktów niecałe za tą mapkę. Koniec rundy, no niestety nie uda nam się zdobyć poziomu 8. Ciężka lufa. I jeszcze wsparcie medyczne. A jest, otrzymujemy awans, starszy szeregowy 3-gwiazdkowy.
Tak więc dobrze, tak chciałem akurat. Kamizelka przeciwodłamkowa. Baretki. Nie wiem, co to było, ale dało nam wystarczającą ilość punktów doświadczenia, żebyśmy zdobyli kolejny poziom. Dobra, tak więc ja się z wami będę żegnał. Dajcie mi znać w komentarzach, jeśli będzie tak przynajmniej, nie wiem, z 15 osób, które by chciały, żebym dalej to nagrywał, to będę, a jak mniej, to po prostu zabieramy się za Wiedźmina. Dobra, to by było na tyle, tak więc siemano.